O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię, przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają. Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, ufam Tobie, kocham Cię. Przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają. Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię. Ufam Tobie, kocham Cię. Przepraszam Cię za tych, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają. Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, z najgłębszą czcią i żalem za moje grzechy, ofiaruję Tobie drogocenne ciało i krew, duszę i bóstwo, naszego Zbawiciela, obecnego w najświętszym sakramencie ołtarza na całej kuli ziemskiej. Jako zadośćuczynienie za grzechy, przez które On sam jest znieważany, na mocy nieskończonych zasług Jego najświętszego serca i przez wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie nieszczęśliwych grzeszników. Amen. Kochani, to są modlitwy, które zostały podyktowane dzieciom przez anioła. Pozwólcie, że zrobię małe przypomnienie. W ostatnich odcinkach, czyli w ostatnich naszych spotkaniach, ostatnich katechezach, mówiliśmy o zjawieniach się, objawieniach anielskich, sześciu, które przygotowały dzieci fatimskie na przyjście Najświętszej Maryi Panny. Zakończyliśmy ten cykl katechez anielskich, mówiąc o tym, że pierwsze trzy zjawienia były zjawieniami w ciszy. Anioł tylko ukazał się i siostra Łucja interpretowała jego obecność jako obecność anioła stróża. Anioł nic nie powiedział, tylko ukazał się w jasności, pokazując dzieciom obecność nadprzyrodzonej rzeczywistości w ich życiu. I pamiętacie, na początku były inne dziewczynki, potem one już zostały niedopuszczone do objawień. Pojawiają się Franciszek i Hiacynta. Jedyna osoba, która jest obecna przez wszystkie objawienia, to Lucia dos Santos, czyli siostra Lucia późniejsza, zakonnica karmelitanka, Doroteuszka karmelitanka, której zostaną powierzone największe tajemnice i która stanie się jakby sekretarką fatimską na wiele lat, związaną całe swoje życie z tym, co się objawiło, ukazało w Fatimie. Potem Franciszek i Hiacynta, czyli dzieci, które zostały szybko odwołane z tego świata, umarły w bardzo młodym wieku, są wśród nas jako relikwie. Słuchają tych moich nieudolnych katechez, więc niech słuchają. Jak coś powiem nie tak, to kiwajcie tam paluszkami. Dzisiaj, drodzy, wchodzimy w przestrzeń maryjną, a więc rozpoczyna się drugi cykl naszych katechez fatimskich. W połowie maja 1917 roku, pamiętacie też katechezę o całym zapleczu, o background historycznym, co tam się działo, pierwsza wojna światowa, niepokoje, komunizm rodzący się i całe zniewagi, jakie się dokonywały w Europie wtedy. I dokładnie podczas tych wszystkich wydarzeń na ziemię wstępuje Najświętsza Panienka. Z połową maja 1917 roku rozpoczyna się zatem druga część objawień fatimskich. Miejsce anioła zajmuje Królowa Aniołów. A zatem widzimy, że te pierwsze sześć objawień anielskich były jakby przygotowaniem do największych wydarzeń. I mam świadomość tego, co mówię, ponieważ
te kilka miesięcy z 1917 roku no, są kluczowe w całej historii Fatimy, ponieważ do akcji jakby wkracza Najświętsza Maryja Panna. To ona ukształtuje ostatecznie dzieci, ich duchowość, ich serca. To ona wyćwiczy ich w pokucie, w modlitwie, w dojrzałości, w świętości. Kochani, uświadomiajmy sobie, że mamy do czynienia z małymi dziećmi, czyli bardzo młodymi ludźmi, którzy w bardzo szybki sposób są przygotowani do świętości. O czym żeśmy dzisiaj mówili w kazaniu, o przygotowaniu się do przyjścia Pana Jezusa, te dzieci fatimskie tą drogę przeszły, no można by było powiedzieć, ekspresowo. Siostra Łucja została pozostawiona na wiele lat na ziemi, jak wiecie, dożyła późnego wieku, po to, aby uczestniczyć w późniejszych wydarzeniach. Jakie to będą wydarzenia, kochani, o tym będziemy mówić w trzeciej serii kateches fatimskich, czyli o znaczeniu Fatimy. O znaczeniu duchowym, ale również o znaczeniu politycznym, bo nie sposób nie wspomnieć o tym, jak Fatima wpłynęła na losy świata. Łącznie z Janem Pawłem II świętym. Drodzy, kilkakrotne pojawienie się anioła stanowiło jakby wstęp, przygotowanie dzieci, pastuszków na czas przyjścia Matki Najświętszej. A więc mamy Łucję, Franciszka i Hiacyntę, które odpowiedzieli w swoim dziecięctwie, w swoim dziecięcym sercu z tak wielką gorliwością. Pamiętacie, to są dzieci, które się bawią w te guziki, które się obrażają na siebie, które tam nie rozmawiają ze sobą, szczególnie Hiacynta obrażalska, które mają po prostu dziecięce zachowania. I nagle w ich dziecięce proste życie pastuszków. To są dzieci, które pamiętacie, kiedy Matka Boża mówiła o Rosji, one się zastanawiają, czy to nie jest jakaś sąsiadka, czy oślica, czy oni nie mają zielonego pojęcia, mówiąc krótko o świecie. I w ten sam sposób żyją. Bawią się, pasą swoje owieczki, owieczki swoich rodziców, grają, spożywają posiłki, skracają modlitwy na początku, żeby mieć więcej czasu na zabawę. I w to życie dzieci wkracza największa tajemnica. Ja już o tym mówiłem, ale chcę wam to jeszcze raz uświadomić, żebyśmy z takim no, klarownym spojrzeniem weszli w drugą część naszych kateches, bo będą one niesamowite. To, co się wydarzy w poszczególne 13 dni, to będzie niezwykłe. A zatem wiosna, 1917 rok. Niebo uznało, że serca dzieci są gotowe na spotkanie z Najświętszą Maryją Panną. Mija jesień, przychodzi zima, nadchodzi wiosna. Jest 1917 rok. Od ostatniego spotkania z aniołem mija 8 długich miesięcy. Zbliża się połowa maja 1917 roku, kiedy Łucję, Franciszka i Hiacyntę dotyka największa tajemnica. Tajemnica niezwykłej świętości, ale też tajemnica, która wyciśnie na ich życiu niezwykłe piętno, również cierpienia. Dlaczego Matka Najświętsza wybiera maj? Dlaczego wybiera 13? Pozwólcie, że szybciutko odpowiem na to pytanie. Oczywiście są różne teorie, pomysły. W rzeczy samej, jak wiecie, miesiąc maj jest miesiącem maryjnym. Dlaczego miesiąc maj jest miesiącem maryjnym? Bardzo dobre pytanie. Królowej anielskiej śpiewajmy, a chwalcie łąki umajone, no szczególnie teraz, jak już się robi zimno i ponuro, no to proszę sobie wyobrazić nasze ogrody, las, świat, w majowy poranek. Śpiewają ptaki, rozkwitają kwiaty, ostatnie przymrozki ustępują, odchodzi zima, przychodzi lato. Oczywiście to samo doświadczenie, tak by the way, kochani, no, jesteśmy tu w Connecticut na wysokości, mówię teraz bardzo nie geograficznie, ale jakbyśmy tak linią poprowadzili, właśnie Portugalii. Także proszę sobie wyobrazić portugalską wiosnę, czyli rozkwitające
drzewa, kwiaty, ale w ogóle naszą nawet polską piękną wiosnę i zieleń. Najpiękniejsza zieleń jest w maju. To jest zieleń nowego roku, kiedy po krótkich dniach zimowych, po spoczynku zimowym wraca życie. I tak Pan Bóg to poukładał, że maj no jest tym pięknym miesiącem. Miesiącem, który najczęściej, siłą rzeczy, jest miesiącem po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czyli wyświętowaliśmy Wielkanoc. Myślę, że tutaj parafianie dobrze pamiętają różne rezurekcje. Były rezurekcje, gdzie szliśmy w krótkich koszulkach, ale były też rezurekcje, gdzie szliśmy w kozuchach. Także różne tam pogody trafiają na Wielkanoc. No ale maj to już jest miesiąc pełen ciepła. A zatem miesiąc po zmartwychwstaniu, jakby owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, jest to ciepło. Przyroda budzi się do życia. Już się obudziła, bo ona się budzi marzec, kwiecień. W maju już się obudziła. Wszystko rozkwita. Wszystko się weseli. Ptaszki śpiewają, słońce świeci, kwiaty zaczynają kwitnąć. Jest nam dobrze. To jest miesiąc pełen piękna. Niektórzy uważają i słusznie, że jest to najpiękniejszy miesiąc. I jest to miesiąc poświęcony w tradycji katolickiej Najświętszej Maryi Pannie. Dlaczego? Bo ona jest piękna. Bo ona jest pełna ciepła. Bo ona jest pełna życia. Bo ona jest tą, która zostaje nam dana przez ofiarę Pana Jezusa. Pamiętajcie, testament z krzyża. Oto matka Twoja. Te wydarzenia wspominamy kiedy? W Wielki Piątek. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. A więc siłą rzeczy Wielki Piątek, czyli pasja Pańska, męka, Jego śmierć, Jego cisza grobu, Jego zmartwychwstanie, to są wydarzenia, które muszą poprzedzać maj. I teologicznie patrząc, nie byłoby Matki Bożej, nie byłoby Matki Bożej, gdyby nie zaplanowana misja Pana Jezusa, Jego odkupienie nas. Dlaczego Matka Boża stała się Matką Bożą? Bardzo trudne pytanie teologiczne, na którym nie jeden student teologii poległ. Dlaczego w historii świata pojawił się ktoś taki jak Maryja? No, pójdźmy jeszcze bardziej do tyłu, bo ludzie upadli, bo człowiek zgrzeszył. Ale człowiek zgrzeszył grzechem pierworodnym. To już jest w konkretnym czasie, Adam, Ewa. I grzech pierworodny dotyka wszystkich ludzi. Jak wiecie, Najświętsza Maryja Panna jest wyjęta z grzechu pierworodnego. Jak na to mówimy? Niepokalanie poczęta. Immaculate Mary. To jest ta, która jest wolna od grzechu. Proszę bardzo. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają. Kochani, Matka Najświętsza jako jedyna osoba, jedyny człowiek jest dziewicą i matką, czyli połączyła w sobie dwa ideały niewieście, jest dziewicą i matką i jako jedyna jest wolna od grzechu. Proszę bardzo, o tym mówią nam nasze piękne polskie tradycyjne modlitwy. Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy zmaza nie postała. Godzinki, które, jak wiecie, no, są bardzo pięknym, ludowym wyrazem miłości ludzi do Maryi. Zobaczcie, jak piękne to jest, że w ludzie, nawet jeżeli jeszcze nie było, trwały wielkie dysputy teologiczne, się tam te mnichy biły o to, o niepokalane poczęcie, dominikanie, franciszkanie, nie wiadomo co tam jeszcze było. Franciszkanie zawsze wierni, pamiętajcie. Zawsze bronili niepokalanego poczęcia. Ale Kościół nie za bardzo umiał sobie z tym teologicznie poradzić. A lud wierzył w to. Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, dogmat, który został ogłoszony w XX wieku, ale ludzie zawsze w to wierzyli.
Wiara ludu, serce katolickie zawsze czuło świętość Maryi. Zatem pamiętajcie, że gdzie atak na Kościół katolicki, tam będzie atak na Maryję, na jej świętość. Tam będzie wyśmiewanie pobożności maryjnej. Tam będzie obśmiewanie całej naszej czci dla Matki. No dobrze, wracamy do maja. A zatem maj jest miesiącem tradycyjnie poświęconym Matce Bożej. A teraz ten trzynasty. Czemu trzynastka? Otóż, kochani, jak wiecie, w tradycji chrześcijańskiej cyfry, liczby mają swoje znaczenie. Chociażby liczba 3, cyfra, przepraszam, 3, która jest symbolem Trójcy Świętej, czyli doskonałości niestworzonej Boga. Bóg Święty, Najświętszy, w Trójcy Jedyny, Ojciec i Syn i Duch Święty. A zatem cyfra 3, trójkąt, symbolizuje samego Boga. Jeżeli pojedziemy do Wilna, a zajmujemy się teraz tą sprawą bardzo intensywnie w naszej parafii, i staniemy przed ostrą bramą, tą oryginalną, wileńską, to tam na tym panonie, czyli na zwieńczeniu dachu kaplicy ostrobramskiej, jest trójkąt z wielkim okiem. To jest symbol Pana Boga, Trójca Święta i oko opatrzności, czyli Bóg, który wszystko wie, wszechwiedzący, wszechmocny, w Trójcy Jedyny, Ojciec, Syn i Duch. A więc cyfra 3 oznacza niestworzony, wieczny, nie mający początku ani końca. To Bóg. Cyfra 4 to właśnie wszystko, co jest stworzone. Dlatego, kochani, święty Antoni, dziękujemy za inspirację, przepięknie w swoich kazaniach uwzględnia czwóreczki. Są cztery kierunki świata. Cztery wiatry, róża wiatrów, północ, południe, wschód, zachód. Cztery pory roku, cztery pory dnia, cztery ściany w świątyni, cztery Ewangelie. Mamy bardzo dużo czwórek. Wszystko to jest stworzone przez Pana Boga. Cóż jest ta trzynastka? Dlaczego ta trzynastka jest taka ważna? Dlaczego Matka Boża wybiera sobie trzynasty dzień? Otóż, kochani, 12 to jest liczba, która symbolizuje 12 apostołów, 12 pokoleń Izraela. To jest 4 razy 3, jak wiecie, więc wszystko ma tutaj swoje znaczenie. Nie chcę was zanudzić dzisiaj, bo mi pośniecie wieczorem, więc nie będę tutaj przynudzał, ale przypuśćmy, że 12 no to jest liczba Kościoła, liczba 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów. Bramy niebieskiego Jeruzalem, kamienie w murze świątynnym i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, 12 kojarzymy apostołów, a więc symbol Kościoła, symbol tego, co ofiara Chrystusa stworzyła, czyli naszej Matki Kościół. Szatan, będący synem buntu i tym, który w swojej pysze sprzeciwia się Panu Bogu, i nienawidzi Maryi. Nienawidzi Maryi. Boi się jej i jej nienawidzi. Szatan w swojej pysze zawłaszcza liczbę 13. Trzynastka staje się pechową trzynastką. Trzynastką z kabały. Trzynastką magiczną. Trzynastką pełną mocy dziwnych. No i my, pozwólcie, że znowu o tym wspomnę, idziemy tak za tym diabelstwem. Mam nadzieję, że w Bridgeport już nikt tego nie robi. Piątek 13, czarne koty, jakieś tam oglądania się w tył, odpukiwania w drewniane, niemalowane, wszystkie inne głupstwa totalne, które z tej ambony będę tępić, bo to jest nie katolickie. Diabeł nam w głowie miesza, bo lubi to robić. I ukazuje, że trzynastka jest czymś pechowym. Jego liczba. Kościół szatana, czyli wszyscy wywrotowi ludzie, którzy czczą zło, uwielbiają trzynastkę. Trzynastka jako coś lepszego niż Boża dwunastka, czyli symbol diabelskiej pychy. I przez lata, wieki udało się szatanowi przez kabałę, magię i czarną magię i białą magię, o tym żeśmy mówili 2 lata temu, pamiętacie, wszystkie spirytyzmy, okultyzmy,
ta trzynastka jest bardzo ważna. I ludzie w swojej durnocie idą za tym, opowiadając o pechowych trzynastkach, nieszczęśliwych dniach i nie wiadomo co jeszcze. No i Matka Najświętsza wybiera tą trzynastkę właśnie, aby nam ukazać, że nie ma czegoś takiego, jak pechowy jakiś kabalistyczny numer. Maryja wybiera 13 maja. A więc już wiecie, kochani, dlaczego trzynastka. Zobaczcie, na przekór szatanowi w kościele po Fatimie każda trzynastka staje się święta. Jakie to piękne. Najpiękniejszy dzień w naszej parafii to teraz będzie już 13, bo będziemy zawsze mieli nabożeństwo fatimskie z procesją ku czci Matki Bożej. Cały rok, nawet jak będzie zimno, to się przejdziemy tutaj, ale Maryja będzie czczona i będziemy śpiewać na jej cześć każdego 13. Na przekór złemu duchowi, który chce ci powiedzieć, że jest jakiś dzień pechowy. Nie ma dni pechowych. Nie ma przypadków. Przypadkiem kogoś spotkałam, ktoś mówi. Nie ma przypadków. Przypadek to jest w gramatyce. Nominativus, accusativus, genitivus i wszystkie inne. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik. To są przypadki. Natomiast przypadek dla katolika to jest humor Pana Boga. Przypadkiem kogoś spotkałeś, to znaczy, że Bóg chciał, żebyś tą osobę spotkał. Nie ma przypadków w naszym życiu. Chronimy się przed tym. Nie ma czarnych kotów nieszczęśliwych, chyba że w klasztorze w Bridgeport, ale to jest bardzo szczęśliwy. Także nie ma czarnych kotów, które przynoszą nieszczęście. Nie ma spluwania przez prawe ramię, bukania w drewno i wszystkie inne głupstwa. O co chodzi w zabobonie? O to, żeby zabrać ci wolność. Szatan chce ci zabrać twoją wolność, którą daje ci Jezus. Taki człowiek zaczyna się bać, przechodzić na drugą stronę. Od rana myśleć o jakiś piątek 13, to już w ogóle skrzyżowanie wszystkich pechów. Zobaczcie, jak my upadamy w zabobon, który nie jest żadnym Bożym znakiem. Zabobon jest pogański. Zabobon jest diabelski. Zabobon, bardzo mi się to podoba w języku niemieckim, ponieważ zabobon po niemiecku to jest Aberglaube. Glaube po niemiecku to jest wiara. Aber to jest ale. Czyli zabobon po niemiecku to jest ale wiara, czyli zaprzeczenie. Ale, czyli zaprzeczenie wierze. Bardzo ładny twór językowy. Zabobon to jest niewiara. I teraz wróćmy do świętości. 13 maja 1917 rok. W pośrodku całej pożogi wojennej, całego zamieszania politycznego, przelewu krwi, niepokoju, szerzącego się laicyzmu, komunizmu, może jeszcze nie komunizm, socjalizm i tak dalej, mówiliśmy o tym. Wszystkie wydarzenia, które przeleją bardzo wiele krwi, dokładnie pośrodku tych wydarzeń niebo się uchyla i z wieczności przychodzi Najświętsza Maryja Panna. W rzeczy samej przychodzi w świetle błyskawicy. Dzieci się bardzo przerażą na to pierwsze spotkanie, a Maryja powie: nie lękajcie się, nie bójcie się. Cóż takiego się wydarzy w tym maju? Zapytajmy świętej siostry Łucji. Wybór dnia 13. Dlaczego Bóg wybrał dzień 13? Nie wiem, ale przez całe życie podczas moich medytacji dużo myślałam nad tym szczegółem i zadawałam sobie pytanie, jakie znaczenie mógł mieć wybór 13 dnia miesiąca? Nie wiedząc, jak odpowiedzieć sobie na to pytanie, pewnego dnia pomyślałam, czy wybór 13 nie wiąże się z tajemnicą Trójcy Przenajświętszej? Jedyny Bóg w trzech różnych osobach, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zatrzymałam się dłużej nad tą myślą. Jeden Bóg, trzy różne osoby, Ojciec i Syn i Duch Święty. Czy to właśnie to znaczenie chciał ukazać nam Bóg? Nie wiem, ale dla mnie było to jak błysk nowego oświecenia. Kiedy zatem nadszedł czas, rok i godzina przez Boga wyznaczona, posłał On nam niebieską posłanniczkę na tę ziemię, której była panią, królową, matką i opiekunką.
aby na niej ustawić ołtarz i z niego zewangelizować całą ziemię, wznosząc się na skrzydłach światła i nie pozwalając, aby ateizm ugasił światło wiary, nadziei i miłości. Tak pisze siostra Łucja. Przeanalizujmy króciutko jej słowa, bo pisze to osoba, która, tak jak mówiłem, bierze udział we wszystkich objawieniach od początku do końca. Nawet kiedy dzieci fatimskie już odchodzą z tego świata, Łucja trwa jakby na posterunku i wiemy, że nie mamy pewności, ale wiemy, że dostępowała wielu innych łask już po zakończeniu objawień. Także jakby była w takim kontakcie z Najświętszą Maryją Panną, umacniana w swojej misji, w swojej służbie. A zatem siostra Łucja jest tutaj szczególnym światłem tych wydarzeń. Po pierwsze, Łucja mówi, że Bóg posłał niebieską posłanniczkę. Kto to jest posłannik? W tradycji chrześcijańskiej posłannik to jest angelos, czyli anioł. Pamiętacie, kiedy zaczynaliśmy mówić o przyjściu aniołów w Fatimie, tłumaczyłem wam, kim jest anioł. Anioł to duch czysty, nie znający grzechu, wieczny, stworzony oczywiście, ale nie mający końca, tak samo jak nasza dusza, nie mający ciała, czysty duch. Anioł jest święty. Anioł wpatruje się nieustannie w oblicze Boga. Natomiast jeżeli anioł zostaje posłany przez Boga na ziemię, staje się posłannikiem, wysłannikiem, zwiastunem. Popatrzcie na przyjście archanioła Gabriela do Najświętszej Maryi Panny. On przynosi jej pewną wiadomość. Będziesz matką Jezusa. Przychodzi ten sam anioł do Józefa. Nie bój się, Józefie, przyjąć małżonki swojej. Ten sam anioł przychodzi do pasterzy. Nie bójcie się. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że aniołowie przynoszą pokój. Bardzo ważne. Nie bój się, Maryjo. Nie lękaj się, Józefie. Do pasterzy zaś anioł mówi, nie lękajcie się. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Aniołowie przychodzą, przynosząc Bożą chwałę i pokój. Kto jest królową aniołów? Panią i królową aniołów jest Maryja. A zatem Łucja w bardzo piękny sposób określa Matkę Najświętszą jako posłanniczkę. Co takiego Maryja przynosi w Fatimie? Wezwanie do pokuty i wiadomość o pokoju. Będziemy o tym bardzo dokładnie mówić. Tak jak anioł wezwał dzieci do wynagradzania, do przebłagania, pamiętacie, do modlitwy i ofiary, tak Maryja przyniesie pewną wiadomość. Jaka jest, kochani, różnica? Anioł, który 6 razy ukazał się dzieciom, w tym 3 razy przemówił, mówił tylko do dzieci. Mówił tylko do dzieci. Chociaż kazał dzieciom uczyć się pewnych modlitw i my się od dzieci też nauczyliśmy, chociażby o mój Jezu, ale przesłanie anioła było do dzieci, przygotowujące dzieci na przyjście matki. Maryja przyjdzie do dzieci z przesłaniem dla całego świata. To jest bardzo ważna różnica. A zatem wchodzimy w konkretną obecność nieba podczas pożogi zawieruchy wojennej, ze wysłaniem, wiadomością pokoju, ale Matka Boża postawi nam warunki. Domyślacie się, jakie, bo już to znacie. Będziemy omawiać nabożeństwo pierwszych sobót, modlitwa, wynagrodzenie i tak dalej. Niemniej jednak chciałbym, żebyście sobie zapamiętali z dzisiejszej katechezy wprowadzającej w objawienia maryjne, że Maryja przynosi wiadomość dla całego świata i jest to orędzie pokoju. Czyli wpisuje się jakby w całość tych objawień, które anioł przynosił dla Maryi, dla Józefa, dla pastuszków. Nie bójcie się. Jak Łucja nazywa Maryję? Posłanniczką, panią, królową, matką i opiekunką. I szczególnie nad tym ostatnim słowem chciałbym się na chwileczkę pochylić. Bo jest ono dla nas teraz w Bridgeport bardzo ważne. To, że Maryja jest panią, no to rozumiemy.
jest panią, czyli po łacinie domina. Domina, łacińskie słowo, pochodzi od słowa dominus, czyli pan. Czasownik dominare, czyli dominować po polsku, a więc górować nad kimś. A więc pan to jest ten, który jest nad kimś. No, w rzeczy samej Maryja jest nad nami pod każdym względem. Cnoty, świętości, miłości, zjednoczenia z Bogiem. Ale jest również królową, po łacinie regina, od regnare, czyli regnum, królestwo. Króluje ten, który został wybrany tutaj przez Boga samego. Jest królową. Maryja jest królową czyją? Królową aniołów, królową świętych. Proszę, spójrzcie na litanię loretańską. Tam jest wiele wezwań. Królową rodzin. Królową Polski. Bardzo ważny tytuł. Podkreślam to już, któraś katecheza, że podkreślam. Maryja sama nazwała się królową Polski. To nie jest wymysł Polaków. Maryja sama poprosiła, żeby ją nazwać królową Polski. A zatem królową, ale jest matką. W mariologii, czyli w nauce o Matce Najświętszej, w dziedzinie, którą miałam zaszczyt i łaskę wiele lat studiować i nadal studiuję, tytuł matka jest podstawowym imieniem Maryi. Matka Boża. To jest pierwszy dogmat, pamiętacie, mamy cztery dogmaty, że Maryja jest matką, dziewicą, że jest niepokalanie poczęta i w niebo wzięta. Ale pierwsza prawda o Maryi to to, że jest matką. Czyją matką? Matką Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i dlatego jest Matką Bożą. I matką naszą. Dlaczego jest Matką Bożą? Ponieważ jest matką w porządku ciała, dała ciało Jezusowi Chrystusowi. I proszę was, abyście tutaj, parafianie i goście i słuchacze katechez maryjnych, nie dali się zwieść ideologiom protestanckim, a szczególnie ideologiom liberalnym, które będą wam wmawiały Matkę Chrystusa. Matka Boża to nie, nie, nie. To jest za dużo. Maryja jest to dogmat, jest Matką Bożą. Matką Bożą. Matką Bożą. To nie znaczy, że Maryja była przed Panem Bogiem. Absolutnie nie. Z woli Bożej, z wybrania jest Matką Syna Bożego. A ponieważ Syn Boży jest Bogiem, więc jest Matką Bożą. Matką Chrystusową oczywiście. Matką według ciała. Ale jest Matką Bożą. Ale jest również matką naszą. Dlaczego jest matką naszą, kochani? Ponieważ Pan Jezus, umierając na krzyżu, mówi do Jana, a przez Jana do nas wszystkich, od matka Twoja. Z matką Kościoła. Matką każdego z nas. No i ostatnie, kochani, imię, które Łucja nadaje Matce Bożej przychodzącej w maju 1917 roku, jest opiekunką. Dlaczego to imię jest w tym momencie dla nas takie ważne? Opiekunka to jest ta, która się opiekuje. Sam język polski pięknie nam to tłumaczy. Opiekunka może być do dzieci. Inaczej mówiąc, opiekunka w staropolskim języku to była piastunka. To jest ta, co piastuje. Co to znaczy piastować? Znaczy nosić na rękach, przytulać, dbać o kogoś, piastować. Bardzo piękne staropolskie słowo, które wychodzi z użytku. Opiekunka, piastunka. Opiekunka to ta, której została powierzona opieka. No i już myślę, że kto słuchał ogłoszeń, no to już jesteśmy w nowennie opieki Matki Bożej. Proszę, patrzcie, jak się wszystko pięknie składa. Zbliżamy się do uroczystości ostrobramskich, które są uroczystościami opieki Matki Bożej. Słowo opieka w odniesieniu do Maryi przenosi nas w bardzo dawne czasy chrześcijaństwa. Bardzo dawne. I w tradycję, która szczególnie zakorzeniła się na wschodzie. Dzisiaj jest to bardzo obecne w kościele prawosławnym, ale również na wschodzie, czyli w kościołach wschodnich katolickich. Słowo opieka wiąże się ze starosłowiańskim słowem pakrow. Słowo pakrow
to jest płaszcz. Pakrow Maryi, to znaczy płaszcz Maryi. Kochani, to jest, będę o tym mówił podczas innej katechezy, ale chciałbym dzisiaj tak nawiązać. Ta, która się opiekuje, piastuje, to jest ta, która ochrania. W tradycji chrześcijańskiej, podkreślam, szczególnie wschodniej, a Ostra Brama jest na wschodzie Europy, a zatem jest bardzo duży wpływ wschodnich tradycji chrześcijańskich. Zresztą sama ikona ostrobramska jest ikoną świętą dla prawosławia. A zatem pakrow Maryi, czyli płaszcz Maryi, jej opieka, to jest wyraz tego, że Matce Bożej zostało powierzone przez Boga szczególne zadanie opiekowania się, czyli ochrony chrześcijaństwa, ochrony Kościoła. Jest to obecne również w naszych tradycjach katolickich, chociażby, kochani, w tradycji karmelitańskiej. Bardzo wiele osób w naszej parafii przyjęło szkaplerz Matki Bożej w tym roku. Co to jest szkaplerz? To jest przyjęcie fragmentu płaszcza, habitu, ubioru, ochronę Maryi. Zobaczcie, szkaplerz nosimy tutaj z przodu, tak? I z tyłu. Czyli tak jakbyśmy zakładali płaszcz Maryi. Tak jakbyśmy zakładali świętą szatę. Tak jakby Maryja miała nas otulić. Kochani, no kojarzycie, franciszkanie noszą czasami takie płaszcze, jak jest zimno, tak? No to właśnie jest taki płaszcz. Jak mi jest zimno, to się tym otulę i jest mi ciepło. Obraz opieki Matki Bożej. Szczególnie u karmelitów. Kto kojarzy, jak wygląda strój zakonny karmelity, to jest brązowy habit i biały płaszcz. Na cześć Maryi. Ubioru, ubiór Maryi. Czyli tak jakby Matka Boża, jakbym się miał ubrać w Matkę Bożą. No. Czyli Maryja, która otacza nas płaszczem. Zobaczcie, w świecie zwierząt to jest bardzo piękne. Jak na przykład przychodzi deszcz i jest kwoka i są pisklęta, co kura robi? Rozszerza skrzydła i kurczaczki się chronią, a jak jastrząb nadlatuje, to ona jeszcze kuca. Chroni je, tak żeby ten latający wróg nie zobaczył małych kurczaczków. Ochrania kokosz swoje pisklątka. Nawet Pan Jezus mówi o tym w Ewangelii. A zatem tą kokoszą, tą matką ochraniającą dzieci, jak to jest ten jastrząb? No zły duch, który krąży, żeby szukając, żeby kogoś wypożreć, tak? Maryja nas ochrania. A zatem pakrow, czyli płaszcz Maryi, to jest symbol opieki. I tutaj jesteśmy już w bardzo głębokiej teologii opieki Matki Bożej. Będę wam jeszcze tutaj mówił o tym, jak się narodziła cała tradycja we Wilnie opieki. To jest XVII wiek, kiedy spłonęło prawie całe miasto, a Ostra Brama przeżyła. I jako wdzięczność wprowadzono najpierw nabożeństwo, potem nowennę. To tak się kształtowało, ale wiara ludu wymogła na Kościele wprowadzenie nowenny opieki Matki Bożej. Maryja się opiekuje. W Polsce ma to bardzo piękny obraz i przebieg. W Białymstoku jest ta nowenna bardzo praktykowana. I teraz, kochani, wróćmy jeszcze do Fatimy. A zatem Maryja jest posłanniczką, panią, królową, matką, opiekunką. Ta, która się nami opiekuje, czyli nas chroni. Chroni nas przed złym duchem. Chroni nas przed niebezpieczeństwami grzechu. Chroni nas przed wszelkimi zakusami zła. Tak jak powiedziałem, Maryję nienawidzą złe duchy, bo się jej boją. Święty Antoni, nasza wielka inspiracja tutaj, mówi: imię Maryi potężne jak twierdza. W jego języku nazywa imię Maryi, to jest kasztel. Bardzo piękne, dawne słowo polskie, zupełnie dzisiaj zapomniane. Castellum, czyli łacińskie zamek warowny, taka twierdza z wieżami, z fosą, z murami. Imię Maryi jest jak twierdza. A co to była ta twierdza? No to było to, te wszystkie fosy, to wszystkie zwodzone mosty i zamykania były po to, żeby ludzie się mogli tam ukryć też przed wrogiem. A zatem imię Maryi jest miastem ucieczki, gdzie można się uciec. No i teraz, kochani, jak już mówimy o uciekaniu, jaka jest najstarsza modlitwa Maryjna w Kościele?
Jaka jest najstarsza modlitwa, którą prześladowany Kościół, umęczony, uciemiężony, zabijany, mordowany, niszczony, modlił się do Maryi i wydrapał na ścianach katakumb? Pod płaszcz Twojej obrony uciekamy się, święta Boga Rodzico. Subtuum presidium confugimus sancta Dei genitrix. Kochani, pod płaszcz Twojej obrony. Jakie to jest piękne. Mówimy o IV wieku po Chrystusie. To nie są jakieś tam, niech mi wyjdzie jeden i drugi kaznodzieja modernistyczny i powie, że przesadzamy z Maryją. Przenieś się, głupcze, do IV wieku i pogadamy o historii. IV wiek po Chrystusie. A to nie jest dowiedzione, że ta modlitwa wtedy powstała. Ona już była używana. Kościół niszczony, Kościół prześladowany, Kościół w katakumbach, krew męczenników. Ci ludzie uciekali się pod płaszcz obrony Boga Rodzicy. Boga Rodzica inaczej, no kojarzymy, Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja. Zobaczcie, Polacy, którzy w imię Maryi idą do boju, ale to jeszcze dawniejsze czasy. Boga Rodzica, czyli Matka Boża. Więc wracam do tego podstawowego tytułu. Jeżeli usłyszycie, a to krąży i tu po Bridgeport nawet, spotkałem się ostatnio na ulicy z pewnym człowiekiem, który widząc mnie w habicie mówi, a wy katolicy to tak przesadzacie z tą Matką Bożą, zrobiliście sobie z niej godes, taką boginię. Mówię, głupcze, idź do tradycji, poczytaj trochę kroniki, pogadamy o historii. Nie jestem dobry w historii, ale tyle umiem się wybronić, kochani. To nie jest wymysł XX wieku, mówimy o IV wieku. Pod płaszcz Twojej obrony uciekamy się o święta Boga Rodzica. Najstarsza modlitwa maryjna, modlitwa Kościoła. Dzisiejsze oczywiście kojarzymy, to jest pod Twoją obronę. Zaraz zakończymy katechezę właśnie tą modlitwą, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć i zakończymy. Siostra Łucja sugeruje jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Zakończyły się objawienia anielskie, które, pamiętacie, miały miejsce w jaskini, miały miejsce na łące, miały miejsce przy studni. Maryja nie przychodzi w tych miejscach. Maryja przychodzi w dolinie. W dolinie. To miejsce się nazywa Cova da Iria, Dolina Pokoju. Maryja wybiera miejsce, które się tradycyjnie nazywa Doliną Pokoju. Co to jest dolina w tradycji katolickiej? In hac lacrimarum vale, w modlitwie Salve Regina, czyli Witaj Królowo. Dolina łez. Dolina jest symbolem w ikonografii, u ojców Kościoła, w starych naukach chrześcijańskich. Dolina jest, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Psalm 23, Pan jest moim pasterzem. Dolina jest symbolem łez. Dolina jest ciemna, dolina jest trudna, z doliny trzeba wyjść, dolinę trzeba przejść. To jest nasz mózg, kochani, nasz ciężkie, codzienne życie, nasze troski, strapienia, nasze niepokoje. Maryja wybiera dolinę pokoju. I tu już, kochani, czujecie, że o co w tym wszystkim chodzi? Dolina jest symbolem uciemiężonego życia, naszych trudności codziennych. Tam wtedy trwała wojna, więc dolina pożogi, dolina śmierci. Ciężkie czasy, wiemy, że potem Maryja ostrzega, że przyjdzie jeszcze gorsza wojna i przychodzi. Dolina, ale w tą dolinę Matka przynosi pokój. Siostra Łucja w wielu miejscach sugeruje, że to słowo pokój jest kluczem do zrozumienia całych objawień fatimskich. Mówi, to odosobnione miejsce, gdzie wszystko zapraszało do modlitwy i milczenia, przypomina mi miejsce, gdzie Chrystus oddalił się na 40 dni i 40 nocy, aby pościć, modlić się i odprawiać pokutę dla zbawienia ludzi. Ukazanie się naszej Pani zatopiło nas w nadprzyrodzonej atmosferze. Zamiast unicestwienia w boskiej obecności, które nas paraliżowało, to objawienie przyniosło nam pokój i ogromną radość. Kochani, w następnych katechezach i my wejdziemy w tą dolinę pokoju razem z dziećmi fatimskimi.
Zapraszam Was. W następnym tygodniu niestety mnie nie będzie. Będzie ojciec Grzesiu prowadził Szkołę Maryi. Wrócimy do tematu, pewnie już w okolicy, potem już będą opieki właśnie. To też nie będzie kateches, ale wrócimy. Chciałbym, żebyśmy w tym roku zakończyli przynajmniej tę część, żebyśmy już coraz świadomiej uczestniczyli w nabożeństwach fatimskich. Mam nadzieję, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, wchodzimy w tą mistykę Fatimy, znaczenie słów, miejsc, liczb, zjawisk. Każda rzecz miała tam swoje znaczenie. Bardzo serdecznie Was zapraszam na następne katechezy, abyśmy prosili za przyczyną Matki Bożej o pokój. O pokój na świecie, o pokój w naszych rodzinach i o pokój w naszych sercach. I kochani, dzisiaj dużo już mówiłem o opiece. Chciałbym, żebyście sobie to przemyśleli. Praca domowa z dzisiejszej katechezy. Pomyślcie nad tymi momentami waszego życia, kiedy w konkretny sposób było wam ciężko i doświadczyliście tego, że Maryja was otuliła swoim płaszczem. Że Maryja się wami zaopiekowała. Że Maryja ukazała Boże miłosierdzie, pokazała wam, że nie jesteście sami w cierpieniu, w trudnościach, w strapieniach, w samotnościach. Może w jakimś konkretnym bólu, może w bólu, który zadał wam drugi człowiek, w bólu grzechu, nałogu, problemów. Proszę, wróćcie do takiego momentu waszego życia, kiedy czuliście się bardzo źle, bardzo samotnie, bardzo słabo. I nagle nie wiadomo skąd, a my wiemy skąd, przyszła pomoc. I to była Matka Boża. Matka Miłosierdzia. Pragnę, bardzo głęboko pragnę, aby to nasze miejsce w Bridgeport stało się takim miejscem, gdzie ludzie przychodzą i odchodzą umocnieni. Gdzie Pani Ostrobramska, która nie ma dzieciątka, ale ma otwarte dłonie na Boga, gdzie będzie otulała nas płaszczem. Bardzo wam i sobie i nam wszystkim tego życzę, aby to miejsce było miejscem miłosierdzia. Prośmy o to. Niech te wszystkie nasze starania, nowenny, modlitwy, czuwania, niech to wszystko zmieni oblicze tego miejsca w takie miejsce błogosławione, święte, franciszkańskie, ale ostrobramskie. Matka Boża, brama nieba, niech nam w tym dopomaga. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach nasz, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, urędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojmij, Synowi swojemu nas poleć, swojemu Synowi nas odda. Matko Miłosierdzia, Królowo Rodzin, Królowo Polski. Kochani, ostatnie zdanie, proszę Was o pomoc, kto ma Facebook, kto ma internet. Proszę, rozsyłajcie te plakaty o nocy modlitwy, a szczególnie o opiekach, o nowennie, do wszystkich swoich znajomych, tu z okolic i nie tylko z okolic. Będzie wszystko transmitowane, aby jak najwięcej ludzi włączyło się w tą modlitwę. I żeby ten tydzień przed opiekami, tydzień opiek, czyli przed miłosierdziem Maryi, przed ostrą bramą, aby był czasem świętym, który przemieni nasze serca. Niech Pan Jezus to sprawi. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo
królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.